Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś moim gościem jest pani Elżbieta Oficjalska, etnograf z Muzeum Wsi Opolskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Elżbieto. No, właściwie parafrazując klasyka, moglibyśmy powiedzieć, że będziemy rozmawiać o wyższości świąt Wielkanocy nad świętami Bożego Narodzenia. No, bo te święta jednak, mimo tego, że to chyba na pewno najważniejsze w obrzędowości, w zwyczajach i tradycji, tak znacząco dość różnią się od siebie. Ja na początek zapytam o to, czy etnograf wciąż jeszcze ma coś do zbadania wokół świąt Wielkanocy? Przecież właściwie chyba wszystko już jest jasne. No nie do końca, dlatego że to są sprawy, które podlegają ciągłym zmianom. One są związane z religijnością, a sprawy związane z wiarą, z religijnością, z obrzędami poddają się najwolniej wszelkim zmianom, ale te zmiany jednak następują i to jest do zaobserwowania. I rozumiem, tym się właśnie teraz zajmujecie. Tym się zajmujemy, a ten region jeszcze ma to do siebie, że jest taką mieszanką kulturową. W teraz mniejszym może stopniu jest to taki proces bieżący, ale powiedzmy po wojnie przecież to się mieszało, ludność napływowa, ludność rodzima i te zwyczaje też podlegały pewnym starciom, przenikaniu się wzajemnym, małżeństwa mieszane też prowadziły do tego, że trzeba było wypracować jakąś wspólną formę obchodzenia świąt. No właśnie taki tygiel kulturowy to chyba zawsze jest najciekawszy, nie tylko dla badacza, ale i później dla zwykłego człowieka, bo tak. Zawsze można z jednej i drugiej kultury zaczerpnąć to, co ciekawsze, to, co sympatyczniejsze i potem to wykorzystać. To jest właściwie cecha kultury, którą nazywamy ludową, ale w ogóle każdej kultury, że z tych obcych czynników, które do nas przenikają, w takim procesie obróbki, że tak powiem, kulturowej, następuje przyjęcie tego, co odpowiada danej grupie i danym osobom w tej grupie funkcjonującym. To nie jest tak, że my kupujemy, że tak powiem, wszystko, co przychodzi z zagranicy, tylko to podlega pewnym takim procesom właśnie adaptacji i one nie wyglądają już tak, jak wyglądały te oryginalne, przyniesione przez pewną jakąś grupę obcą czy zasłyszane, tylko właśnie są już nasze. Dopasowane już nasze, tak, już nikt nie powie, że to jest jakiś import właśnie, czy narzucenie. Tak. Czy święta wielkanocne, zwłaszcza na Śląsku Opolskim, to są kolorowe święta? Tak, te święta są zawsze kolorowe, przede wszystkim jest ta zieleń. To jest pierwszy taki kolor, tak, który należy... To jest ten moment, w którym cała przyroda, wszystko budzi się do życia i stąd ta radość chyba. Ta radość, ale... Tylko ta... alergicy się nie cieszą, ale... No, alergicy to jest zupełnie niezwiązane z obrzędowością, ich odstawmy na bok. Natomiast ten zielony kolor to jest też pobudzenie przyrody, pokazanie jej tego zielonego koloru przyrodzie, powiedzmy, to mówi, budź się do życia. Tak masz wyglądać właśnie w tej chwili świecie nasz, przyroda nasza wkoło się budząca do życia. Właśnie nie zapomnij, rób to teraz, bo my musimy później z tego żyć, z tej zieleni, z tego właśnie z uprawy pól, z tego, co się urodzi później w przyszłości. No właśnie, bo przecież ta obrzędowość wielkanocna bardzo mocno, chyba nawet bardziej niż bożonarodzeniowa, jest związana z ziemią, z tym, że właśnie ta przyroda budząca się będzie musiała mnie, człowieka, który świętuje, wykarmić. Nie tylko mnie, moją rodzinę, no i to wszystko się jakoś tak właśnie rozkręca. No mówiąc właśnie o kulturze ludowej, powiemy w przypadku świąt wielkanocnych, że to związane, te zwyczaje, te obrzędy i te wszystkie jakieś przejawy działalności człowieka związanej z tym mają taki charakter agrarny, czyli właśnie polny zapowiadający właśnie i próbujący zaczarować w ten lub inny sposób przyrodę, ziemię do tego, żeby rodziła jak najwięcej. I temu służą te wiosenne obrzędy, te zwyczaje, które właśnie... Często już tracimy świadomość, że to miało takie podłoże i to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to zrobić, żeby czuć sens robienia tego. Który z tych zwyczajów, obyczajów, która z tych tradycji świątecznych jest najstarsza, z tych jakby najbardziej popularnych i znanych? Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek próbował odpowiedział to... na to pytanie. Kto odpowie, to ryzykuje. One są tak głęboko zakorzenione, bo społeczności rolnicze są przecież niezwykle starymi od momentu wyjścia, powiedzmy, z tej wspólnoty pierwotnej, zbieraczej. Kiedy zaczęło się uprawiać ziemię, już wtedy zaczęto po prostu wiele z tych obrzędów kultywować. One miały być może inny charakter, inaczej wyglądały, ale istota tego obrzędu czy tego zwyczaju była właśnie ta sama, czyli
pobudzenie ziemi i wyproszenie jak najlepszych plonów. A czy są takie tradycje, takie rzeczy, które się robi przed świętami czy podczas świąt, które są zanikające, których jest coraz mniej, ale wciąż jeszcze gdzieś funkcjonują? Ja bym powiedziała, że w tej chwili właśnie to, na początku rozmawialiśmy o tym, jak się zmienia, to powiedziałabym, że wiele z tych zwyczajów ma już taki charakter dekoracyjny bardziej. To znaczy robimy to, bo to ładnie wygląda. Taka cepelia trochę, taka cepelia, tak. Nie odstępujemy od tego, ale już tracimy jakąś wiedzę, taką, nawet nie wiedzę, ale taką świadomość, potrzebę robienia tego już taką duchową. Zostaje ta zewnętrzna właśnie dekoratywna. No ale to chyba w ogóle świat nam idzie w takim kierunku, tak, że tak, to... Tak. Właśnie, coraz mniej przeżywania, a coraz więcej komercji w tym tak, wszystkim. Tak, właśnie, to na przykład jakieś zrywanie gałązek i wkładanie ich do wazonu. Teraz służy dekoracja, kiedyś właśnie to, czy ona rozkwitnie, to też dawało... To znak, jakiś symbol, tak? Tak, i dawało nam pewną rzecz, czy już na przykład przystępować do pewnych prac, czy jeszcze jest trochę czasu. A, taki czasu. Odpowiednik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oczywiście, dlatego tak właśnie do tej chwili zostali najstarsi górale, którzy wiedzą, jaka będzie pogoda, ale kiedyś na wsi to no, po prostu trzeba było mieć tą wiedzę, popatrzeć na niebo, popatrzeć na właśnie... Ciekawsze na... czasy były. No być może, ale bardzo, to jednak było takie troszkę wróżenie z fusów, bo przyroda już w tej chwili wiemy, mając tak bogate oprzyrządowanie, że nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, co się będzie działo, a cóż dopiero obserwując jej symptomy. Ale dawało nam to pewną wiedzę i ludzie po prostu z tego korzystali. Ja pamiętam kiedyś robiłem taki materiał o symbolice jajek wielkanocnych. Tak. Że te kolory jajek i to na przykład obdarowywanie się wzajemnie jajkami też miało pewną istotną symbolikę. Jeżeli panna dała kawalerowi jajko, nie wiem, czerwone, to znaczyło co innego niż dostałby jajko czarne. Tak. Jajko czarne jest w ogóle specyfiką naszego śląskiego obyczaju wielkanocnego. W zasadzie nie jest spotykane. Nigdzie indziej. Czarny się kojarzy z żałobą. Natomiast, przepraszam, tutaj to było bardzo drogi barwnik. To tak zwana brezula, czyli kora drzewa brazylijskiego. I kto sobie tak barwił jajko, to znaczy, że stać go było na taki barwnik, a nie na tam zwykłe żyto, które sobie zerwał z pola o ziminkę i zabarwił jajko. Albo cebula na brązo. I z tego powodu to jajko było bardzo takie symboliczne i przekazywało się, podarowało się je na przykład księdzu, dziedzicowi, czy jakiemuś właśnie znaczniejszej osobie, powiedzmy. Ale nie miało to nic wspólnego z czarną polewką, nie? Nie. To raczej był właśnie symbol, daje ci wyraz takiego, szacunku, tak? Daje ci coś cennego, to świadczy o moim szacunku, o mojej estymie, jaką darzę właśnie ciebie, daruję. A tak bardziej to w sferze męsko-damskiej, to jakie jajko kawaler, z którego by się bardziej cieszył, jeśli by je dostał? A to zależy, czego oczekuje od panny, bo jeżeli dostaje od niej czerwone jajko, a w ogóle nie ma koniej skłonności, to jest czerwony, to jest miłość. A, czyli jak kawaler dostał czerwone jajko od panny, to mógł wiedzieć, że ona jest mu wzajemną. No nie wiem, czy wzajemno, to zależy od jego. No tak, ale że jest zainteresowana. Że jest zainteresowana i to nawet bardzo, bo zielony na przykład to był kolor takiej nadziei, dając zielony to mówi, a może a to byśmy kawaler, coś. To kawaler może tak bardziej na przykład dawał zielone? Nie, kawalerowie nie dawali jajka. Aha. Kawalerowie tylko brali jajka. Proszę bardzo. Tak. Za to, że oblali dziewczynę. To jak ktoś był dobrym kawalerem, sprawnym i dużo dziewczyn oblał, to mógł sobie z tych jajek tam niezłą kolekcję. Tak. Mógł wiedzieć już wtedy, na wiosnę się dowiadywał, co która dziewczyna o nim sądzi i gdzie mógłby zapuścić jakieś takie bici. Jajeczne biuro matrymonialne. Tak, zgadza się. Dlatego, że słowami my do tej pory nie lubimy przez gesty coś przekazywać. A to takie, no czerwone dałam ci jajko, że cię kocham, a to tak było dla żartu, prawda? To jest zawsze, czyli można wybrnąć z tego. Moglibyśmy zaryzykować, że kiedyś jajka to były takie ówczesne emotikony. Tak. Tak, można tak powiedzieć. Także i tu widzi pan, dotknął pan istoty rzeczy, czyli właśnie przenoszenia. Tak. Jeżeli coś traci pewien sens, to my tego sensu szukamy w innym przekazie. Czyli jak jajko już właśnie nie jest takim przekaźnikiem, nie ma takiej potrzeby, ono jest właśnie dekoracją już w tej chwili, no to proszę, młodzież emotikony stosuje. Ale stosujmy te emotikony, w porządku. Ale pamiętajmy jednak o tym wszystkim, o czym tak ładnie mówiła pani na początku, o tym, skąd to się wzięło i że to wzrastanie, żebyśmy jednak mieli świadomość tego, skąd jesteśmy.
Tak, tak, to prawda, bo jeżeli zapomnimy zupełnie o tym, no to stracimy taką możliwość bycia grupą, bycia wspólnotą. To jest nawet na takim poziomie najniższym, rodzinnym, czy takim sąsiedzkim, wsi powiedzmy, czy dzielnicy, to powinno być wszystko kultywowane, bo to idzie po tak stopniowo ku górze i powinniśmy od samego dołu zaczynać od siebie. Nie traćmy siebie, nie traćmy swojej tożsamości. A gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak to wszystko wyglądało kiedyś, to zapraszamy do Muzeum Wsi Opolskiej. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Elżbieta Oficjalska, etnograf z Muzeum Wsi Opolskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.